Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Minął już miesiąc, odkąd przyjechałem do tego pięknego kraju. Jest wiele rzeczy, które mnie uderzyli w Polsce i jest wiele rzeczy, których naprawdę pokochałem. Więc bardzo chciałbym o tym wszystkim odpowiedzieć. Nie wiem, od czego zacząć. Ludzi, mentalność, kultura. Od dzieciństwa interesowałem się polską kulturą, historią, filmami i literaturą. Ten kraj nigdy nie był dla mnie obcym. Zawsze bardzo czułem słowiańską mentalność. Zawsze czułem się częścią tego świata. Adam Mickiewicz, Stanisław Lem, Andrzej Sapkowski. Dla mnie to nie były tylko imiona. Ale musimy troszkę porozmawiać o zwykłych ludziach. Zwykli Polacy. Ile słyszeliśmy stereotypów? Pijaki, rasiści. Albo być może każdy chce widzieć to, co on chce widzieć. To naprawdę bardzo otwarty, ciepły, gościnny i dumny naród. Każda rozmowa z nimi nie ma znaczenia z kim. Ze sprzedawcą, kelnerem czy z policjantem była przyjemna dla mnie. To naprawdę było przyjemne. To ludzie, którzy łączą duszę słowiańską i pragmatyzm europejski. Taka sobie idealna równowaga. Przez miesiąc nie spotkałem się z rasizmem ani niegrzecznością wobec siebie. Wręcz przeciwnie, ludzie bardzo mili i grzeczni zaczęli się ze mną komunikować, gdy tylko zacząłem mówić po polsku. Podobali mi się polskie potrawy. Czasami były dziwne, czasem przerażające i skrwione, jak na przykład zupa czernina. Ale prawie zawsze było pyszne. Bigos, żurek, placzki. To tylko wierchołek góry lodowej. Do tej różnorodności kuchni przyczyna się również niska cena żywności. Chociaż Polacy są bardzo niezadowoleni z inflacji, ale nawet biorąc pod uwagę inflację, żywność jest w 2-3 razy tańsza niż w krajach postsowieckich. Co mogę powiedzieć o niezadowoleniu Polaków? Zauważyłem, to taka narodowa cecha, że ten naród zawsze jest czegoś niezadowolony. Narzekanie to narodowy sport polski. Ale to nie ja wymyśliłem, to polski mem. Ale poważnie mówiąc, być może dzięki temu, polska gospodarka rozwija się non-stop, pokazując cudowne wyniki przez ostatnich 20 lat. A czy wiecie, że 30% Polski to lasy? Prawie zapomniałem wspomnieć o to, jak piękna jest tutaj przyroda. Tutaj zawsze można znaleźć wiewiórki, kaczki, dzikich kabanów, spokojnie przechodząc przez ulicę. Zwierzęta tutaj nie boją się ludzi, bo Polacy bardzo kochają zwierzęta i bardzo dbają o swoją przyrodę. Uderzyła mnie także kultura tego narodu. Czasami trudno mi było przyzwyczaić się do tutejszych zwyczajów i manier. Na przykład musisz najpierw powitać się z kobietą, a tylko potem z mężczyzną. W przeciwnym wypadku będzie to uważane za brak szacunku. W tym jest logika. Tutaj naprawdę wszyscy starają się szanować kobiet i jest to związane w wiele rzeczy. Mężczyzna zawsze musi myśleć o bezpieczeństwie kobiety. Na przykład wchodzić pierwszym do windy, idąc obok kobiety, trzymając się jezdni chodnika, akurat z tamtej strony, gdzie jeżdżą samochody i tak dalej. Schodząc po schodach, iść pierwszym, na wypadek, gdyby kobieta nagle upadła, albo wspinając się po schodach, trzymać się dolnej strony. Poza tym chciałbym dodać o religijności Polaków. Prawie 90% Polaków są religijni i co tydzień chodzą do kościołów. Religia odgrywa ważną rolę w społeczeństwie i państwie. Chociaż nie jestem wielkim wierzącym, ale uważam, że to zasługuje na szacunek. Ten kraj stał się dla mnie naprawdę rodzimy. Czuję się jak w domu. Czasami wydaje mi się, że mieszkałem tu przez całe życie. Nigdy bym nie uwierzył, że tak zakocham się w tym kraju.
wprawie natychmiast. Każdy nowy dzień to dla mnie jest szczęście, za co jestem bardzo wdzięczny temu krajowi. Miałem tak wiele emocji, ale po prostu już nie wiem, jak je wyrazić. Jest mi dobrze tutaj. Mile jest być wśród tych ludzi. Są kulturalni i dobrze wychowani. Młodzi ludzie są inteligentni i rozwinięci. Można z nimi rozmawiać o wszystkim. Zawsze ktoś ci pomoże, zawsze ktoś ci odpowie na twoje pytanie. Zawsze ktoś ci wesprze. Powiem szczerze, tutaj znów zacząłem wierzyć w człowieczeństwo i miłość. Bo w końcu, czy to nie jest najważniejsze? Uważam, że to jest najważniejsze. No cóż, co ja mogę powiedzieć w końcu? Dziękuję ci, Polska. Dziękuję, że tchnąłeś we mnie nowe życie. Dziękuję za gościnność. Dziękuję za twoje ciepło i miłość. Dziękuję za nauczenie mnie radości każdego dnia. Kochajcie i bądźcie kochane. Przecież to jest najważniejsze na tym świecie.